Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie przedstawię wam kilka nowości, które zostały dodane po ostatniej aktualizacji. Przy okazji przedstawię wam kilka darmowych nagród, także koniecznie oglądajcie ten film do końca. No i moi drodzy, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to standardowo zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwanie na ten film to myślę, że tak 500 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy, czy dacie radę. A, no i teraz filmy będą się dalej pojawiały co 2 dni, ale w tej przerwie, gdzie nie ma filmu, będzie się pojawiał tak zwany shorts, czyli taki krótki, minutowy materiał. Także, no co, nic więcej, tylko zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, a my lecimy do filmu. A i bym zapomniał, no i moi drodzy, teraz na ekranie widzicie zwycięzcę konkursu na 1000 V-dolców z podfilmu Fortnite rozdział 3. No i pewnie na dniach pojawi się jakiś nowy konkursik, także, no co, myślę, że warto mieć ten dzwoneczek i lecimy. Na samym początku mamy nowe głosowanie i możemy tutaj zagłosować na Combat Shotguna albo Boogie Bombę. Swoją drogą w komentarzu możecie napisać, na co będziecie głosowali. Ja osobiście tutaj nie mam jakiegoś faworyta, ale wydaje mi się, że będzie tutaj naprawdę ciekawa walka, ponieważ według mnie i to byłoby naprawdę fajnie zobaczyć w Fortnite, także myślę, że to naprawdę ciekawa nowość. Kolejną nowością jest to, że już możemy odblokować skina Królowej Sześcianu. A najdokładniej, moi drodzy, żeby zdobyć jej skina, musimy posiadać karnet bojowy, no i żeby zdobyć właśnie cały strój, musimy przetrwać kręgi burzy, niosąc broń z ubocza. Także całość jest naprawdę prosta i mamy jeszcze przy okazji plecak, jakąś emotkę, ekran wczytywania i jakieś dodatkowe style do całej królowej. Także standardowo myślę, że jest to naprawdę całkiem fajne. Tym bardziej można by to uznać jako taką darmową nagrodę, a najdokładniej, jeżeli robicie tak zwaną taktykę na karnet bojowy, to w sumie macie karnet bojowy co sezon za darmo. I już wam tłumaczę, jak to mniej więcej działa. A najdokładniej, no ja na przykład ostatni karnet bojowy, tak, że tak powiem, za prawdziwe pieniądze, kupiłem może z jakieś 6 sezonów temu, a tak to kupuję za V-dolce z karnetu bojowego i z ratowania świata i to tak naprawdę tyle. Jakichś innych skinów czy czegoś takiego w sumie praktycznie nie kupuję, także moi drodzy, no ta taktyka jest naprawdę według mnie świetna, ale oczywiście jeżeli lubicie sobie raz na jakiś czas kupić coś ze sklepu z przedmiotami, no to myślę, że może ona nie zadziałać. Także to kolejna nowość i lecimy dalej. Kolejną naprawdę ciekawą nowością jest to, że w końcu bunkier koło kociego kąciku został otwarty i to chyba już po 2 latach i przez te 2 lata było naprawdę wiele teorii, co jest w środku i tak dalej i w końcu okazało się, że jest to nowa miejscówka, gdzie teraz jest Dr. Sloan, także naprawdę super, ale tak czy siak wydaje mi się, że z tym właśnie bunkrem może być jeszcze naprawdę wiele ciekawych rzeczy w przyszłości Fortnite'a, ponieważ no nie oszukujmy się, ale jest to rzecz, na którą niektórzy czekali no 2 lata, ja osobiście, moi drodzy, to byłem naprawdę ciekawy, co tam się znajduje i no nie spodziewałem się, że będzie tam coś takiego, ale tak czy siak wydaje mi się, że jest to, że tak powiem, taki przełom odnośnie tego bunkra i mam nadzieję, że z nim jeszcze będzie naprawdę wiele ciekawych rzeczy w fabule Fortnite'a. Kolejną naprawdę ciekawą nowością jest to, że w ten weekend będziemy mieli coś takiego jak lepsze levelowanie się. Będzie to trwało od 29 października do 1 listopada. Także myślę, że to naprawdę całkiem fajna informacja dla osób, które mogłyby sobie wbić troszeczkę poziomów. No i myślę, że jest to naprawdę całkiem ciekawe. Także moi drodzy, nazywa się to Power Leveling, no to po prostu będzie właśnie szybsze wbijanie poziomów. Także jeżeli nie wbijaliście, no jakoś, że tak powiem, mocno levela, albo chcielibyście sobie nadrobić, no to myślę, że w ten weekend jest idealna okazja i lecimy w sumie dalej. A dalej mamy to, że do Fortnite'a w końcu nadchodzi rzecz związana z Naruto, a najdokładniej wybuchające kunai. I tak, ten przeciek, o którym mówiłem wam już niejednokrotnie, rzeczywiście jak na razie się sprawdza. I no, wychodzi na to, że teraz na pole bitwy będą nadchodziły właśnie te wybuchające kunai i jak na razie, no to jedyne co wiemy, no to tak naprawdę tylko i wyłącznie tak naprawdę to, że one nadchodzą. I w sumie nic więcej nie wiemy. A, i też moi drodzy, do gry nadchodzi w końcu Shadow Midas, który w przeciągu tego tygodnia powinien się pojawić w sklepie z przedmiotami, chociażby przez to, że został do niego dodany reaktywny styl, czyli jeżeli sobie kogoś wyeliminujemy, no to wtedy w grze, że tak powiem, się nam na przykład, nie wiem, zmieniają kolorki czy coś takiego. I no, wydaje mi się, że to naprawdę też całkiem historyczny moment, no bo ostatnie Halloween było rok temu i właśnie wtedy ten Midas był dodany, a i wiele graczy chciało go wtedy zobaczyć, a finalnie nigdy się go nie doczekaliśmy. Także możliwe, że nawet jak już widzicie ten materiał, to ten cały Midas jest w Fortnite, a my przechodzimy do darmowych nagród.
Odnośnie pierwszych dwóch darmowych nagród, no to jedną z nich chociażby widzicie teraz, a najdokładniej jest to mój skin, a bardziej no to w sumie styl, który został do niego dodany. Skin ten to cisza i normalnie wygląda on tak i został do niego dodany halloweenowy styl. No i przy okazji, moi drodzy, no to takowy styl również został dodany do skina Hatzivat. I ten skin nie był naprawdę, ale to naprawdę sporo w sklepie z przedmiotami, bo z tego co pamiętam, to chyba jakieś 300 czy nawet więcej dni, także no niektórzy gracze, którzy go posiadali, mogli się cieszyć, że tak naprawdę ten już nigdy nie powróci, ale zapewne również pojawi się on w przeciągu tego tygodnia w sklepie z przedmiotami i będziemy go mogli nadzwyczajnie w świecie kupić, no bo w końcu Epic Games dodało do niego styl, no to jest raczej chyba pewne, że takowy powróci, no chyba, że Epic Games go nie wprowadzi i uzna go jako takiego OG skina do kupienia w sklepie z przedmiotami. Może tak również być, ale osobiście śmiem w to wątpić, no i myślę, że Hatzivat właśnie pojawi się w przeciągu tego tygodnia. Następnie będziemy mogli zdobyć darmowe graffiti w ramach oglądania Short Night. No i moi drodzy, czym to jest? Od 29 października do 1 listopada będzie wyświetlane coś takiego jak Krótko Koszmarówki, na które składa się 7 animowanych filmów krótkometrażowych i wydaje mi się, że jest to naprawdę całkiem ciekawa rzecz. I ogólnie no to, żeby zdobyć właśnie to graffiti, musimy je oglądać przez 30 minut w kinie Short Night. Także myślę, że to naprawdę całkiem ciekawa rzecz i tym bardziej moi drodzy, no to mamy kolejną rzecz dla streamerów ze Stream Elements. Jest już chyba trzecia taka nagroda, także naprawdę całkiem nieźle. I tym razem będzie to, z tego co wiem, plecak. Przy okazji, no to jeszcze poprzedni skin, a najdokładniej Disguise, o którym mówiłem wam właśnie w kilku poprzednich filmach, nadal nie został dodany. Także no streamerzy, którzy rzeczywiście zamierzają streamować po paręnaście godzin właśnie tylko po to, żeby zdobyć te nagrody, no to myślę, że będą tutaj mieli naprawdę ich całkiem sporo. I oczywiście, że życzę powodzenia, jeżeli to chociażby ty będziesz właśnie takową rzecz streamował. I ostatnimi darmowymi nagrodami są to nagrody z serii Poleć Znajomego. Jest to coś, o czym w sumie nagrałem cały ostatni film i moi drodzy, polega to na tym, że musicie zaprosić jakiegoś znajomego i tam po prostu za granie z nim chociażby w Fortnite'a będziecie dostawali jakieś naprawdę ciekawe nagrody, lecz ogólnie jest pewien problem. Ale dokładniej ostatnie takie wyzwanie w właśnie tych wszystkich brzmi tak, że musicie wbić i wy 60 poziomów i przy okazji wasz znajomy. Także jest to wyzwanie dość trudne i niektórzy gracze automatycznie się poddali, jakie zobaczyli, ale no mam nadzieję, że wy będziecie się chociażby starali je wykonać i osobiście mi się wydaje, że ten skin nadzwyczajnie w świecie trafi do sklepu z przedmiotami, no bo nie oszukujmy się, ale nie dość, że jest to ograniczenie czasowe, ponieważ no te zadania pewnie prędzej czy później znikną, no to przy okazji jeszcze musicie wbić aż 60 poziomów i wasz znajomy również. Także no jest to naprawdę według mnie dość trudne wyzwanie. A i przy okazji no to też dużo osób ma problem, jak wchodzi sobie chociażby na stronę i ogólnie, moi drodzy, też zauważyłem, że jest pewien problem, a najdokładniej jak wchodzicie sobie na tę stronkę, to wyświetla się czasami error, a w sumie no to ostatni raz naprawdę dość sporo, także ogólnie no to zapewne masa osób wchodzi, żeby sobie tego skinka, że tak powiem, spróbować odebrać i też przy okazji no to Epic Games, że tak powiem, jeszcze tam napisało, że jest to w wersji beta, także rzeczywiście kilka rzeczy może nie działać, także jeżeli teraz nie możecie tego odpalić, to zapewne, no nie wiem, jutro, pojutrze będziecie już wszystko normalnie mogli robić, także myślę, że no tutaj wystarczy tylko i wyłącznie poczekać. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Mam nadzieję, że przekazałem wam kilka ciekawych informacji, kilka naprawdę fajnych, darmowych nagród do odebrania. Także, no co, życzę wam powodzenia w chociażby robieniu wyzwania ze skinem, jeżeli oczywiście takowe będziecie robili. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!